Rozdział XIV. Cicho skrzypnęły drzwi i w progu pokoju Jodeckiego stanął Zdanejko. Pod pachą trzymał cienką teczkę z przezroczystego plastyku. Masz wyniki ekspertyz, zauważył kapitan domyślnie. Owszem, przytaknął porucznik, wyciągając z teczki kilka zapisanych maszynowym pismem kartek. Do północy męczyłem naszych rusznikarzy i mechanoskopów. Na zakończenie życzyli mi gwałtownej i niespodziewanej śmierci, ale dali sobie wydrzeć z gardeł, co chciałem. Przede wszystkim powiedz, czy drilling worduła mógł sam wypalić. Eksperci nie wykluczają takiej ewentualności, zwłaszcza przy jakimś silniejszym wstrząsie. Denat był pijany, a w takim stanie cholernie łatwo stracić równowagę. I oprzeć się na drillingu jak na kiju, Dopowiedział zanejko. Kubek w kubek to samo usłyszałem w laboratorium. Czyli sprawa jasna. Niezupełnie. Potrząsnął głową porucznik. Widzisz, eksperci wykluczyli samobójstwo, ale jeden z nich poleciał do archiwum i wygrzebał podobną historię sprzed lat dwudziestu kilku. Tak? Wyobraź sobie, że już kiedyś ktoś upozorował w identyczny sposób wypadek. Innymi słowy, na dwoje babka wróżyła. Niestety, kuglarz miał rację. Przy tej sprawie przyjdzie nam jeszcze się zdrowo napocić. A co z zamkami od zapasowego wejścia do Instytutu? Przypomniał sobie Jodecki. W środku nie są tak bardzo zardzawiałe, jak wyglądało to na pierwszy rzut oka. Nie żartuj. Specjaliści od mechanoskopii twierdzą, że obydwa zamki w ostatnich czasach były dość często używane. To znaczy, że klucze wcale nie zginęły, tylko zmieniły właściciela. Na to wygląda. Ciekawe, kto je ma teraz? W każdym razie nie było ich w biurku Worduła. Żaden z kluczy, które dała ci jego żona, nie pasował. Nie zapominaj, że zgodnie z twierdzeniem migalskiej klucze wzięła właśnie Wordłowa. Pamiętam, pamiętam, żachnął się za najgo. Sęk tylko w tym, że sekretarka wcale nie była pewna swego. Jasna cholera. To wszystko coraz mniej mi się podoba, westchnął kapitan. Ustaliłeś coś jeszcze? Domowy adres Janiny Modzelewskiej. Dawaj. Na twoim miejscu nie cieszyłbym się na zapas. Zastopował kolegę porucznik. Przyjaciółki Wordłowej nie ma teraz w kraju. Wyjechała? Do Wiednia. Skwapliwie wyjaśnił Zanejko. Jej siostra wyszła za mąż za jakiegoś Austriaka i pani Janina od trzech lat spędza u nich święta Bożego Narodzenia. Kiedy wraca? Diabli wiedzą. W instytucie dali jej urlop bezpłatny od 1 grudnia do 15 stycznia, ale to jeszcze niczego nie przesądza. Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać do połowy stycznia. Chyba, że sprawa śmierci Worduła wyjaśni się przed powrotem modzelewskiej, mruknął porucznik. Co dzisiaj robimy? Zmienił temat, spoglądając pytająco na Jodeckiego. Ty jesteś szefem, więc decyduj. Ja złożę wizytę Skrobikowi, a potem spróbuję wziąć na spytki Rydelka, postanowił kapitan. Na ciebie, zgodnie z wytycznymi pułkownika, spadnie grzebanie w kartotekach i archiwach. Czego mam szukać? Po pierwsze jakiejś plamy ma życiorysie Worduła. Wprawdzie nie sądzę, by popadł kiedykolwiek w kolizję z prawem, ale może jego nazwisko przewinęło się na marginesie któregoś ze śledztw. Poza tym, sprawdź, jak często dyrektor wyjeżdżał za granicę i które państwa darzył największą sympatią. To wszystko. Byłbyś niedociążony? Pół żartem, pół serio, zauważył Jodecki. Spróbuj dowiedzieć się jeszcze czegoś o Wordłowej, dodał poważnie. Przecież na jednej Modzelewskiej świat się nie kończy. Musiała mieć ci inne koleżanki. Robutka na tydzień. A może i dłużej, westchnął Zanejko z nieukrywaną niechęcią. Jeśli poświęcisz kilka pozasłużbowych godzin, nie będzie aż tak źle. No to do roboty. Kwadrans później kapitan siedział już za kierownicą swego Fiata. Bez specjalnych kłopotów dotarł do Wisłostrady i tutaj dodał gazu. Do Łomianek, w pobliżu których mieszkał Skrobik. Nie było wprawdzie daleko, oficera zaczynało jednak dręczyć niejasne przeczucie, że śledztwo postępuje stanowczo zbyt wolno. Minąwszy łomianki, skręcił w stronę kampinosu i moment później zatrzymał się przed elegancką, piętrową willą z dwoma niestereotypowej wielkości tarasami. Zarówno dojazd do podwójnego garażu, jak i droga prowadząca na tyły willi były starannie odśnieżone. Jodecki rozejrzał się ciekawie i aż zagwizdał z podziwu. Jakieś pięćdziesiąt metrów dalej stały równolegle do siebie trzy szklarnie, których rozmiarów nie powstydziłby się nie jeden PGR. Taki to pożyje, mruknął do siebie kapitan. Ciekawe tylko, skąd gość miał pieniądze na to wszystko. Nacisnął dzwonek przy solidnej, kutej z żelaznych sztachet bramie. Po chwili rozległ się cichy brzęk, oznajmiający. Że można wyjść. Oficer ruszył w kierunku ciężkich, dębowych drzwi wini. Zaledwie jednak zdążył zrobić kilka kroków. Z za domu wysunął się starszy, nieco przygarbiony mężczyzna w watowanej kufajce, z groźnie powarkującym wilczurem na smyczy. Pan tu czego? zapytał niezbyt grzecznie. Chciałbym porozmawiać z panem Maciejem Skrobikiem. Jodecki sięgnął skwapliwie po legitymację. Mam nadzieję, że go zastałem. Szef jest przy sałacie, poinformował mężczyzna znacznie już łagodniejszym tonem, wskazując przy tym na środkową szklarnię. Nieprędko skończy robotę, więc jeśli panu pilno. Kapitan bez słowa skinął głową i, nie oglądając się na mężczyznę w kufajce ani na coraz głośniej powarkującego psa, pomaszerował we wskazanym kierunku. Bez wahania pchnął niskie drzwiczki i wszedł do środka. Panował tu niemal tropikalny upał i pachniało świeżą ziemią. Oficer odruchowo rozpiął płaszcz. Przez moment rozglądał się po wnętrzu szklarni, zanim dostrzegł dwóch ubranych tylko w spodnie i koszule mężczyzn nachylonych nad jedną z grządek i poganiającego ich tęgiego, postawnego właściciela o czerwonej, pucołowatej twarzy. — Pan do mnie! Nie bez zdziwienia powitał tamten Jodeckiego. Czym mogę służyć? Prowadzę śledztwo w sprawie wypadki Luciana Worduła. Kapitan wolał od razu przystąpić do rzeczy. Chciałbym zamienić z panem kilka słów na ten temat. I fatygował się pan aż do łomianek? Przejeżdżałem tędy w związku z inną sprawą, skłamał oficer. Postanowiłem więc, że przy okazji wpadnę do pana. W końcu nasza rozmowa to czysta formalność. Rozumiem. Skrobik pokiwał głową, choć po jego twarzy przemknął nieufny uśmieszek. Jak się pan zapewne domyśla, interesuje mnie noc z soboty na niedzielę. Czy Worduł był bardzo pijany w momencie, kiedy wychodził z leśniczówki? Obawiam się, że niewiele panu pomogę. Gospodarz bezradnym gestem rozłożył ręce. Wszyscy sporo wypiliśmy, a ja miałem gorszy dzień i krótko mówiąc film mi się urwał. Wiem od kolegów, że pan Lucjan poszedł w nocy na dziki, ale mimo najszczerszych chęci nie mogę sobie przypomnieć żadnych szczegółów. Czy wcześniej Wordu zdradzał ochotę do nocnych polowań? Jak każdy myśliwy. Skrobik w zamyśleniu zmarszczył brwi. W końcu i ja niejedną noc spędziłem z Flintą w garści. Kto pierwszy zorientował się rankiem następnego dnia, że Wordu nie wrócił? Prawdę mówiąc, sam nie wiem. Miałem okropnego kaca i przez dłuższy czas nic do mnie nie docierało. Wstyd przyznać, ale nie byłem w stanie iść z kolegami na poszukiwania. Zostawmy to, zrezygnował Jodecki. Pan faktycznie niewiele może mi pomóc. Bardzo mi przykro. A czy przynajmniej dowiem się od pana, w jakich stosunkach pozostawał Wordu z innymi myśliwymi? Stanowiliśmy raczej zbraną gromadkę. Nie było między nami poważniejszych zatargów, w razie potrzeby chętnie sobie pomagaliśmy. Jednym słowem, prawdziwa idyla? Bez przesady. W końcu jesteśmy tylko ludźmi. Czyli zdarzały się jakieś nieporozumienia? To chyba normalne. Słyszałem, że Worduł z Rydelkiem mieli do siebie pretensje. Ano mieli, z pewnym zażenowaniem przyznał gospodarz. Wicek nie mógł darować Lucjanowi tej nieszczęsnej krowy. Jakiej krowy? Kiedyś Rydelek siedział na ambonie, a Worduł podprowadził mu krowę. Wicek pomyślał, że to jeleń i strzelił. Niecodzienny żart. Wicek mało nie pękł ze złości. Chciał nawet nafaszerować Luciana ołowiem. Pogodzili się? Niby tak, uraza jednak została. W nocy z soboty na niedzielę, rydelka też przez kilka godzin nie było w leśniczówce. Pan podejrzewa Wicka, żachnął się skrobik. Ależ to absurd. Przecież Wanidowski i Budziszyński telefonowali do mnie że Lucjanu legł wypadkowi. Nikt nic nie podejrzewa pana Rydelka, zapewnił kapitan, starając się, by wypadło to przekonująco. Nasze dotychczasowe ustalenia wskazują, że w pobliżu Huberta faktycznie zaistniał nieszczęśliwy wypadek. Więc czemu pyta panowi? Wiktora? Nie przyszło mi na myśl, że tak pan to odbierze, zbagatelizował sprawę oficer. No, ale na mnie już czas. Wyciągnął rękę na pożegnanie. Mam nadzieję, że obejdzie się bez sporządzania formalnego protokołu. W razie czego zawsze jestem do dyspozycji. Życzę udanego zbioru sałaty i celnych strzałów na najbliższym polowaniu. A ja panu szybkiego zakończenia śledztwa. Wychodząc ze szklarni Jodecki otrząsnął się odruchowo. Na dworze panował lekki mrozek, różnica temperatur musiała więc przekraczać 30 stopni Celsjusza. Do Warszawy kapitan wracał już znacznie wolniej. Kiedy dotarł na Żoliborz, mijała właśnie piętnasta. Według wszelkiego prawdopodobieństwa Rydelek powinien być jeszcze w swojej spółdzielni, jednak na wszelki wypadek oficer postanowił zajrzeć do jego mieszkania. Wiceprezes zajmował schludnie wyglądający segment w pobliżu cytadeli. Jodecki zaparkował przed wejściem i energicznie zapukał do drzwi. Wbrew jego przewidywaniom chwilę później otworzył mu wysoki, niespełna czterdziestoletni blondyn z niewielką bródką. Pan Wiktor Rydelek, upewnił się kapitan. Owszem, odparł wiceprezes z nutką lekkiego niepokoju w głosie. Pan pewno w związku z wypadkiem kolegi worduła zapytał domyślnie. Pragnąłbym wyjaśnić kilka szczegółów. W takim razie proszę do środka. Oficer skwapliwie skorzystał z zaproszenia. Zdjął płaszcz w ciemnym i dość ciasnym przedpokoju, po czym w ślad za gospodarzem ruszył do pomieszczenia, które sądząc z rozmiarów i ustawionego pośrodku stołu musiało spełniać rolę jadalni. Nie bez zdziwienia Jodecki zauważył, że prócz wypchanego bażanta i dziczej skóry brak tu było myśliwskich trofeów. Proszę mi opowiedzieć, co się zdarzyło u Huberta w nocy z soboty na niedzielę. Zaczął bez żadnych wstępów. Słyszałem już, że braliście panowie udział w suto zakrapianej kolacji. Alkoholu było stanowczo za wiele, westchnął Rydelek. Odczułem to na własnej skórze. Jako że nie chcąc robić z siebie pośmiewiska, musiałem wyjść na dwór. Zabrał pan ze sobą broń? Niby po co? Energicznie zaprzeczył wiceprezes. Zresztą ja popijanemu nie dotykam dubeltówki. Gdzie pan poszedł? Najpierw przez jakieś pół godziny tkwiłem na podwórku, a potem zdecydowałem się pójść na spacer. W jakim kierunku? Z biegiem rzeczki, czyli tam, gdzie później znaleziono zwłoki warduła, w każdym razie ja go nie spotkałem. O której pan wrócił? Trudno mi powiedzieć, zawahał się gospodarz. Było już dobrze po północy może nawet pierwsza albo druga powiedział oficer. Niewykluczone słyszał pan strzał. Nie rozumiem? Rdelek spojrzał pytająco na Jodeckiego. Worduł poniósł śmierć mniej więcej w tym właśnie czasie. Nic nie słyszałem stwierdził wiceprezes ale najwyraźniej nie był pewny swego chociaż prawdę powiedziawszy, czułem się tak fatalnie, że mogłem nie zwrócić uwagi. Z kim rozmawiał pan po powrocie do leśniczówki? Z nikim. Skrobik i Lulicki już spali, a w jadalni nikogo więcej nie widziałem. Czyżby? Kapitan z powątpiewaniem pokręcił głową. Przecież był tam jeszcze tyc. Pewno akurat gdzieś wyszedł, wyjaśnił gospodarz. Miałem dobrze w czubie, ale bolka na pewno bym zauważył. No dobrze. Przypuśćmy, że tak było, ustąpił oficer. Może mi pan teraz opowie o swoim zatargu z wordułem. Nieoczekiwanie zmienił temat. Wielki mi zatarg. Rdelek ostentacyjnie wzruszył ramionami, ale po jego twarzy przemknął jakiś cień. Zwykłe nieporozumienie Ośmieszył pana w oczach kolegów. Czasami myśliwi robią sobie różne kawały. Słyszałem, że pan mu groził bronią. Takie tam żarty. Ma pan swoiste poczucie humoru. Może pan sobie o tym myśleć, co się panu podoba. Wiceprezes podniósł głos, tracąc panowanie nad sobą. Byłbym jednak wdzięczny, gdyby pan swoje opinie zachował dla siebie. Wordu nie żyje. Podobno uległ wypadkowi. A jeśli to nie był wypadek? Pan się zapomina, gospodarz szasz poczerwieniał. To są bezpodstawne insynuacje. Proszę się uspokoić, rzucił Lodowato i odecki. Przecież nie stawiam panu żadnego zarzutu. Tego by tylko brakowało. Tak czy inaczej, będę musiał poprosić pana o pofatygowanie się do nas. Trzeba sporządzić formalny protokół przesłuchania. Czy to konieczne? Rdelek nagle spuścił stonu. Dzisiaj, jak pan widzi, udało mi się wyrwać wcześniej do domu, ale w tym tygodniu mam mnóstwo pracy. Powiedzmy jutro o dziesiątej. Kapitan udał, że nie dosłyszał ostatniej uwagi wiceprezesa. Odpowiada panu termin. To może raczej w piątek o ósmej, nieśmiało zaproponował gospodarz. Przynajmniej zdążyłbym ułożyć sobie zajęcia. Zatem jesteśmy umówieni. Oficer uśmiechnął się zdawkowo. Do zobaczenia w piątek rano. Jodecki z mieszanymi uczuciami opuszczał segment Rydelka. Z jednej strony wiceprezes nie sprawiał wrażenia człowieka o zupełnie czystym sumieniu i na dobrą sprawę nie miał żadnego alibi w nocy z soboty na niedzielę. Jednakże motyw ewentualnego zabójstwa wydawał się kapitanowi zupełnie absurdalny. Zresztą przed wpisaniem Rydelka na listę podejrzanych należało najpierw ustalić, że śmierć Worduła była wynikiem czyjegoś świadomego działania. Tymczasem nadal brakowało konkretnych dowodów przemawiających przeciwko wersji wypadku, a obawy pułkownika Kuglarza wcale nie musiały okazać się słuszne. Dotarłszy na Sady Bejodecki bez kłopotu odnalazł sporą, choć nieco podniszczoną, najprawdopodobniej jeszcze przedwojenną wilę. Furtka prowadząca do niewielkiego ogródka okazała się otwarta i kapitan pewnie ruszył do drzwi wejściowych. Mosiężna tabliczka upewniła go, że właścicielem posesji jest Bolesław Tyc. Oficer energicznie nacisnął dzwonek. W środku zaczął szczekać jakiś pies, ale poza tym nie było żadnej reakcji. Jodecki odczekał chwilę i zadzwonił ponownie. W odpowiedzi pies rozszczekał się na dobre. Jak gdyby chciał wypłoszyć nieproszonego gościa. Kapitan wrócił do samochodu i przez kilka minut spoglądał bezmyślnie na wile. Potem zerknął na zegarek i natychmiast poczuł, że kiszki zaczynają mu brać marsza. Minęła osiemnasta, a on od samego rana nie miał nic w ustach. Ostatecznie tyc nie zając, nie ucieknie, mruknął do siebie, uruchamiając silnik. Zdążę porozmawiać z nim jutro. Rozdział piętnasty Było w pół do dziesiątej, kiedy dr Budziszyński zaparkował swego peżoła przed bramą Instytutu Badawczo-Rozwojowego Łączności Bezprzewodowej. Kilka minut później pogwizdując wesoło wkraczał do sekretariatu. Co słychać, kochanie? powitał z uśmiechem migalską. Jak samopoczucie? Wspaniałe, kokieteryjnie spuściła oczy po tak uroczej nocy. Za dwa, trzy dni znowu się gdzieś wypuścimy obiecał, konfidencjonalnie zniżając głos. W Warszawie jest tyle lokali. Bardzo chętnie. A co nowego w Instytucie? zmienił temat. Nikt o mnie nie pytał. Doktor Jonic był tu już chyba ze trzy razy czego chciał. Podobno dyrektor Wordu obiecał jakąś nową aparaturę do jego laboratorium. Przecież miesiąc temu daliśmy Jonicowi ekstra premię. On twierdzi, że to nie to samo. Spław go, jeśli znowu przylezie. Badaniami doktora Jonica interesują się wojskowi. Prawda, zapomniałem. Budziszyński z rozmachem stuknął się w czoło. To zmienia postać rzeczy. Tylko co ja poradzę, że nie mogę patrzeć na tego wymoczka. Pan oczywiście decyduje, panie dyrektorze, w głosie sekretarki zabrzmiała bardziej oficjalna nuta, gdybym mogła jednak coś poradzić. No dobrze, już dobrze. Niecierpliwie machnął ręką. Zadzwoń, żeby zaraz przyszedł. Chciałbym to jak najszybciej mieć za sobą. Nie minął nawet kwadrans, kiedy do gabinetu budziszyńskiego wsunął się o nic. Rumieńce na jego gładkich, niemal pozbawionych zarostu policzkach świadczyły, że jest podekscytowany pierwszą wizytą u nowego zwierzchnika. Pan mnie wzywał, panie dyrektorze, zaczął niepewnie. Jakoś nie miałem jeszcze okazji pogratulować panu Awansu dodał natychmiast, jak gdyby pragnął naprawić swoje niedopatrzenie. Pod pana kierownictwem, nasz instytut, z pewnością. Dziękuję, kolego, dziękuję przerwał podwładnemu Budziszyński, wskazując jednocześnie krzesło po przeciwnej stronie biurka. Proszę, niech pan siada może papierosa? uprzejmym gestem podsunął Jonicowi otwartą papierośnicę. Chętnie. Przybyły bez namysłu, przyjął poczęstunek. O, jaka piękna robota dorzucił. Spoglądając z podziwem na papierośnicę. To chyba nie polski wyrób. Słyszałem, że ma pan do mnie jakiś interes. Budziszyński zignorował ostatnią uwagę podwładnego. O co chodzi? Moja pracownia podlega bezpośrednio dyrektorowi naczelnemu instytutu, chrząknął Jonic. Prowadzimy badania w zakresie nowych rozwiązań aparatury radiolokacyjnej. Wiem, wiem. Mruknął niecierpliwie dyrektor. Wszyscy doceniamy znaczenie pańskiej działalności. Laboratorium miało otrzymać dodatkowe wyposażenie. Aparatura przyszła z zagranicy, ale ktoś w ministerstwie wydał decyzję, by na razie jej nam nie przekazywać. Taki stan rzeczy trwa już blisko dwa miesiące. Kupione za ciężkie dewizy urządzenia leżą gdzieś w magazynie, a ja przez to mam opóźnienia. Zobaczę, co się da zrobić, uciął Budziszyński. Spróbuję porozmawiać z kimś z ministerstwa. Byłbym ogromnie wdzięczny, bo dyrektor Worduł. A tak w ogóle, jak się panu pracuje, zapytał zdawkowo Budziszyński, wstając z za biurka i wyciągając do podwładnego rękę na pożegnanie. Ma pan jakieś problemy? Poza tą nieszczęsną aparaturą wszystko jest w najlepszym porządku, zapewnił ją nieskwapliwie. Gdyby co, to proszę zaraz do mnie. Kierownik pracowni wycofał się z gabinetu, a Budziszyński sięgnął po pękatą teczkę z bieżącą korespondencją. Przejrzał machinalnie kilka urzędowych pism, nie czytając zaparafował wyniki jakichś badań i miał właśnie zamiar zadzwonić po sekretarkę, by zabrała teczkę. Kiedy wpadła mu w ręce duża, brązowa, nierozpieczętowana koperta. Wyjął z szuflady niewielki nożyk o srebrnej rękojeści i wprawnym ruchem rozciął papier. Zajrzał do środka i nagle poczuł, że robi mu się gorąco. Wewnątrz były dwie kolorowe fotografie. Jedna przedstawiała go z otrzymaną właśnie od Pelosiego złotą papierośnicą, na drugiej zaś widniał z Angelą w niedwuznacznej sytuacji. Przez dłuższą chwilę Budziszyński wpatrywał się w zdjęcia, nie mogąc zrozumieć, kto mu je przysłał i w jakim celu. Zajrzał jeszcze raz do koperty. Teraz dopiero spostrzegł w niej maleńką karteczkę. Sięgnął po nią i drżącą ręką podniósł do oczu. Niemal odruchowo przeczytał dzisiejszą datę, adres kawiarni Nowy Świat i podkreśloną dwukrotnie godzinę. Zerknął na zegarek. Dochodziła jedenasta. Do wyznaczonego spotkania brakowało więc niespełna trzydzieści minut. Cicho skrzypnęły drzwi i do gabinetu zajrzała migalska. Bez zastanowienia wrzucił fotografię i kopertę do szuflady. Zrobić ci kawy, zaproponowała przymilnie. Znakomicie poprawia samopoczucie. Zaraz wychodzę, rzucił nie swoim głosem. Gdyby ktoś o mnie pytał, wymyśl coś sensownego. Rozumiem. Wrócę za jakieś dwie godziny, ale lepiej nie umawiaj nikogo na dzisiaj. Sekretarka dyskretnie zniknęła za drzwiami, nie pytając o nic więcej, a dyrektor ponownie sięgnął po zdjęcia. Przez moment miał chęć zignorować obcesowe bądź co bądź zaproszenie do kawiarni, szybko jednak doszedł do wniosku, że lepiej osobiście sprawdzić o co chodzi. Schował fotografię do kieszeni i spiesznie ruszył do wyjścia. Kiedy dotarł do nowego światu, prawie wszystkie stoliki były wolne. Usiadł przy ścianie za jednym z filarów i niespokojnym spojrzeniem zaczął ilustrować wnętrze kawiarni. Nie spostrzegł nikogo znajomego, nikt też z nielicznych obecnych nie wzbudził jego podejrzeń. To go nieco uspokoiło i kiedy po kilku minutach zjawiła się kelnerka, doktor ze znacznie już pewniejszą miną zamówił kawę. Przez kolejny kwadrans nic się nie działo i pomału zaczynał już wątpić, że ktokolwiek przyjdzie na spotkanie, gdy nagle wyrosła przed nim znajoma sylwetka Pelosiego. Witam, witam, Signor Budziszyński. Włoch uśmiechając się szeroko usiadł bez pytania naprzeciwko dyrektora. Cóż za miła niespodzianka. Myślę, że widzimy się jednak nieprzypadkowo, zauważył doktor lodowatym tonem. Czy to nie pan jest autorem tego zaproszenia? Wyciągnął z kieszeni otrzymane dzisiaj fotografie i z nietajoną złością rzucił je na blat stolika. Ma pan rację, bez cienia skrępowania, przyznał Pelosi. Pragnąłem spotkać się z panem, by omówić pewien interes. Interes zdziwił się budziszyński przecież o ile wiem strona polska zawarła już kontrakt z mediolańskim koncernem źle się wyraziłem sprostował włoch chodziło mi raczej o współpracę jakiego typu. Pan udzieli mi kilku drobnych informacji na temat badań prowadzonych w pańskim instytucie, a ja spowoduję, by założono panu przyzwoite konto w jednym ze szwajcarskich banków. Co takiego? Dyrektorasz poczerwieniał z oburzenia. Pan mi proponuje. Lepiej nie używać drażliwych określeń, w pół zdania przerwał doktorowi Pelosi. Zresztą w gruncie rzeczy nie chodzi o nic wielkiego. Pan chyba nie przypuszcza, że się zgodzę? Przeciwnie. Włoch przybrał lekko znudzony wyraz twarzy. Jestem pewien, że dojdziemy do porozumienia. Nigdy. Podobały się panu zdjęcia? Głos Pelosiego niespodziewanie stwardniał. Mamy ich więcej. I co z tego? Mimo wszystko nie chcielibyśmy. Aby pańska żona nabawiła się kompleksów oglądając Signoriny Angele. Bydle Polskim władzom również mogłoby się nie podobać przyjęcie przez pana nie najtańszego w końcu podarunku od mediolańskiej firmy. Budziszyński zmełł w ustach jakieś przekleństwo i nerwowo zagryzł wargi. Nagle zrozumiał, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Spełnienie usłyszanej przed chwilą groźby oznaczałoby proces sądowy, więzienie, a w najlepszym razie koniec pięknie zapowiadającej się kariery, nie mówiąc już o poważnych kłopotach małżeńskich. Przez dłuższą chwilę nie mógł wykrztusić ani słowa. Wreszcie postanowił wziąć się w garść i spróbować ostatniego, niestety bardzo już słabego argumentu. Za szpiegostwo siedzi się znacznie dłużej niż za łapówkę. Wybąkał niepewnie. Kto mówi o szpiegostwie, żachnął się pelosi. W grąd wchodzi jednorazowa informacja na temat, który za kilka miesięcy przestanie być jakąkolwiek tajemnicą. Mianowicie, ostatnia uwaga Włocha dawała dyrektorowi iskierkę nadziei na wyplątanie się z matni. Najprawdopodobniej niebawem strona polska nawiąże współpracę z jednym z zachodnich koncernów w zakresie produkcji aparatury radiolokacyjnej. Rzecz jasna, nikt nie chce kupić kota w worku i stąd nasza rozmowa. Pańscy mocodawcy chcą się upewnić, czy warto podpisać kontrakt. Otóż to. A Pan sądzi, że mój Instytut prowadzi jakieś badania nad sprzętem radiolokacyjnym? Nie bądźmy dziećmi. Chyba pan sobie zdaje sprawę, że gdybym nie miał pewności, to bym pana nie fatygował. Powiem więcej. Wiem nawet z grubsza, jak dalece jesteście panowie zaawansowani. Sęk tylko w tym, że moi szefowie pragną mieć wszystko czarno na białym. Żąda pan przedstawienia sobie wyników prac badawczych? Wystarczy, że sfotografuje pan odpowiednie dokumenty. Jeśli rzecz się wyda, mogę trafić do więzienia. Nikt nie będzie o niczym wiedział, zapewnił Pelosi. Pan jako dyrektor Instytutu ma dostęp do wszystkich papierów, a moi współpracownicy zadbają już, żeby mikrofilm nie trafił w niepowołane ręce. Mimo wszystko istnieje ryzyko. Moi przełożeni ocenili je na dwa tysiące dolarów. Ostatni argument widać poskutkował, bo Budziszyński przestał się wahać. Nie wierzył, wprawdzie, w historyjkę o rzekomo rychłym nawiązaniu współpracy z jakąś bliżej nieokreśloną zachodnią firmą, ale pokusa łatwego zarobku była zbyt silna. Zgoda, ustąpił. Dostanie pan te wyniki. Wiedziałem, że można na pana liczyć. Włoch sięgnął do kieszeni marynarki i wyciągnął z niej dobrze wypchaną kopertę. Przyniosłem nawet niewielką zaliczkę. Bardzo miło z pana strony. Oprócz dolarów jest tu bloczek szyfrowy z instrukcją, jak się nim posługiwać, i kluczyk od skrytki na dworcu centralnym. W skrytce jest wszystko, czego potrzeba do wykonania zadania. Rozumiem. Tylko niech się pan nie zdziwi, że na dworcu czekają ma pana trzy plastykowe żółwie i takiż nosorożec, zaznaczył Pelosi z mimowolnym uśmiechem. Po prostu trzeba było zastosować odpowiedni kamuflaż na wypadek, gdyby komuś z bezpieki przyszło do głowy zajrzeć do skrytki. Co mam zrobić z tą menażerią? W brzuchu nosorożca znajdzie pan miniaturowy aparacik fotograficzny, a w każdym z żółwi mikrofilm. Nawet dowcipnie pomyślane. Kiedy już sfotografuje Pan interesujące nas dokumenty, proszę mikrofilm umieścić z powrotem w żółwiu i odnieść zabawkę do skrytki. A kluczek i aparat fotograficzny? Na razie niech Pan schowa u siebie. W swoim czasie przekażemy Panu dalsze instrukcje. Aha, byłbym zapomniał. Włoch z rozmachem stuknął się w czoło. Z wyjątkiem dzisiejszego dnia do skrytki może pan zaglądać jedynie w piątki w godzinach wieczornych. Pozostaje jeszcze kwestia reszty zapłaty. Kiedy mikrofilm znajdzie się w naszych rękach, pieniądze zostaną przekazane na odpowiednie konto w jednym ze szwajcarskich banków. Oczywiście pewną drobną kwotę możemy przekazać panu w gotówce. Pelosi umilkł i przez kilkanaście sekund spoglądał badawczo na dyrektora. Wyglądało na to, że czeka na dalsze pytania. Budziszyński nie zgłaszał żadnych wątpliwości, co ostatecznie upewniło Włocha, że załatwił sprawę po swojej myśli. Wstał i z identycznym uśmiechem jak na początku rozmowy wyciągnął do doktora rękę. Powodzenia, signor Budziszyński, rzucił niemal przyjaźnie. Niech się panu wiedzie. Kiedy przewiduje pan następne spotkanie. Chyba już się nie zobaczymy. Jeszcze dzisiaj wyjeżdżam z Polski i szczerze wątpię, czy będę miał kiedykolwiek okazję ponownie odwiedzić pański kraj. Rozdział 16. Rozległo się ciche pukanie i chwilę później w progu pokoju jodeckiego stanął Bolesław Tyc. Wczoraj późnym wieczorem doręczono mi wezwanie, zaczął niepewnie. Koledzy informowali mnie, że byli przesłuchiwani w związku z wypadkiem Luciana Wordua. Pomyślałem więc, że przyszła na mnie kolej. Ma pan rację, przytaknął kapitan. Prowadzę śledztwo w tej sprawie i muszę przesłuchać wszystkich przebywających krytycznej nocy u Huberta. Niestety, nikt z nas nie był bezpośrednim świadkiem wypadku. Ale każdy z panów może mi pomóc w ustaleniu okoliczności towarzyszących zdarzeniu. Co chciałby pan wiedzieć? W sobotę wieczorem zorganizowaliście panowie w leśniczówce suto zakrapianą kolację Podobno okazał pan większą odporność na alkohol niż pańscy koledzy. Poniekąd Chodzi mi o okres, w którym w pokoju został jedynie pan Skrębskim i Lulickim. Leśniczy wypił jeszcze ze dwie kolejki i poszedł spać. My próbowaliśmy podnieść spod stołu skrobika i położyć go na kanapie, ale sami ledwo trzymaliśmy się na nogach, a on leciał przez ręce, więc w końcu daliśmy spokój. O której wrócił Rydelek. Gdzieś koło drugiej, z niezbyt pewną miną odparł myśliwy. Szczerze mówiąc, dokładnie nie wiem, bo byłem akurat w kuchni i usiłowałem odgrzać bigos. Długo to trwało. Przynajmniej pół godziny. Jednego jestem pewny, kiedy wróciłem do jadalni, zastałem tam Wiktora. Rozmawialiście je panowie? Raczej trudno by było, roześmiał się Tyc. Cała trójka, ta znaczy Maciek, Zenon i Wiktor, chrapała. Że aż szyby drżały. No tak, oficer w zamyśleniu zmarszczył brwi. To nawet pasuje. A co miałoby nie pasować? Zdziwił się przesłuchiwany. Może mi pan coś opowie o nieporozumieniach między Rydelkiem a Wordułem. Jodecki zmienił temat, nie myśląc odpowiadać na pytanie myśliwego. Wielkie mi nieporozumienie zbagatelizował sprawy tyc od czasu do czasu jeden drugiemu dociął albo zrobił jakiś kawał, od i wszystko. Podprowadzenie potambone krowy raczej nie było zbyt dowcipne. Tego typu historie zdarzały się i w innych kołach. Też prawda, zgodził się kapitan. Chyba nie będę panu zabierał więcej czasu, uznał, że dalsze przeciąganie rozmowy nie miałoby większego sensu. Podali sobie ręce na pożegnanie i myśliwy uśmiechając się zdawkowo bez słowa ruszył do wyjścia. Ledwo zamknęły się za nim drzwi, do pokoju wpadł zdyszany zanejko. Pod pachą trzymał jakieś mocno zakurzone, opasłe akta, a jego mina świadczyła wymownie, że jest z siebie zadowolony. – Dogrzebałeś się czegoś? – domyślnie zapytał Jodecki. Znalazłem pikantny epizod w świetlanej przeszłości Denata, odparł zanejko, mrużąc porozumiewawczo oko. Wyobraź sobie, że niewiele brakowało, a facet miałby sprawę karną. Nie żartuj. Kapitanasz podskoczył. Co to takiego? Przed piętnastu laty Worduł był jednym z wicedyrektorów Zjednoczenia Gastronomicznego. Podlegała mu między innymi restauracja o dość podejrzanej reputacji. Nazywała się Palemka. Były knajpiarz dyrektorem placówki naukowej, westchnął Jodecki. To brzmi jak nic najlepszy kawał. Gość skończył później zaocznie politechnikę i zmienił zawód, ale sam wiesz, że jak ktoś raz zostanie dyrektorem. Co z tą knajpą? Kapitan wolał wrócić do zasadniczego tematu. Przy okazji jakiejś kontroli wyszło na jaw, że personel palemki serwuje klientom potrawy przyrządzane z mięsa kradzionego w pobliskiej masarni, nie mówiąc już o wódce stanowiącej prywatną własność kierownika restauracji. Skąd my to znamy? Kierownik palemki, szef kuchni, zaopatrzeniowiec i starszy kelner powędrowali za kratki. Początkowo wyglądało na to, że personel restauracji w swej nielegalnej działalności korzystał z pomocy kogoś ze zjednoczenia. Podejrzenie padło na worduła, ale facet jakoś się wywinął. Bardzo interesujące. W wolnej chwili sam sobie wszystko przeczytaj. Porucznik zachęcającym gestem podsunął koledze przyniesiony akta. Możesz mi wierzyć, że to pouczająca lektura. Masz aktualne adresy ówczesnych członków personelu Palenki? Szef kuchni, niejaki Gustaw Płuczek, po odbyciu kary wyjechał nielegalnie z Polski i mieszka teraz gdzieś we Włoszech. A pozostali? Kierownik całego interesu, Lunik, i zaopatrzeniowiec, Bibiński, zniknęli jak kamfora. Jedynie starszy kelner, Aleksander Cichy. Wrócił do branży i pracuje w prywatnej knajpce nad zalewem zegrzyńskim. No to szkoda czasu. Oficerowie, nie zastanawiając się dłużej, ruszyli do wyjścia. Kilka minut później siedzieli już w samochodzie Jodeckiego. Kapitan natychmiast włączył stacyjkę i wysłużony Fiat pomknął w kierunku drogi prowadzącej do Zegrza. Kiedy dotarli na miejsce, niezbyt obszerny bar pod białym topolem otwierał właśnie podwoje. Niemłody właściciel o imponującej tuszy zmierzył przybyłych nieufnym spojrzeniem. Usłyszawszy jednak, że funkcjonariusze interesują się jednym z pracowników, a nie księgami rachunkowymi, skwapliwie zaprosił ich do maleńkiego kantorka. Kilka minut później pojawił się tam Aleksander Cichy. Był to wysoki. Postawny mężczyzna około pięćdziesiątki o poświałych skroniach i pomarszczonym czole. Jodecki odczekał, aż właściciel zostawi ich samych, i przystąpił do rzeczy. Chcieliśmy porozmawiać z panem na temat pańskiej pracy w palemce, zaczął, przybierając możliwie obojętny wyraz twarzy. Pamięta pan chyba kierownika Lulika i innych członków personelu? Stare dzieje, zawahał się cichy. I niezbyt dla pana przyjemne. Pewno, że tak, przytaknął kelner ponuro. W efekcie dwa lata spędziłem za kratkami. Jak pan myśli, dlaczego się pan tam znalazł? Właśnie przez tego cholernego rulika wybuchnął cichy z niespodziewaną złością. A właściwie to przez dyrektora worduła ze zjednoczenia. Bodajby ich szlak trafił. Czyżby to oni namówili pana do działalności przestępczej? Lulika w sądzie nie kryłem, ale o Wordule nie mogę, niestety, powiedzieć nic konkretnego. Kelner energicznie potrząsnął głową. Dyrektor był zawsze czysty jak kryształ. Niby o niczym nie wiedział. Przy każdej okazji walił loganami z pierwszomejowych transparentów. Głowę jednak daje, że diabła nosił za skórą. Skąd ta pewność? Ledwo nastał w zjednoczeniu, zaraz ściągnął na szefa palemki swego kumpla, niejakiego Zenka Lulika. Tamten nie przepracował nawet tygodnia, a już zabrał się do robienia kantów. Wordu uchwalił Lulika na każdym kroku, więc koniec końców i my wzięliśmy z kierownika przykład. Podczas procesu dyrektor Wordu był tylko świadkiem, wtrącił się za najgo. Faceta nikt na niczym nie złapał. Zresztą ani kierownik Palemki, ani zaopatrzeniowiec Rysiek Bibiński nie powiedzieli złego słowa o Wordule, a ja prawie nic nie wiedziałem. Dużo pan zarobił na tych kantach? Tak z ręką na sercu to najwyżej jakieś pięć patoli. Cichy z rozmachem uderzył się w piersi. Prokurator wyliczył sporo więcej, ale teraz myślę że to po prostu lulik musiał mnie oszukać. W jaki sposób? Ja odstawiałem czarną robotę, a on rządził. Decydował, ile wody dolać do wódki, gdzie i kiedy pojechać po lewe mięso. Jasna sprawa, że tylko on wiedział, ile na tym interesie zarobiliśmy i dzielił forsę. Za swoje sprawki dostał znacznie surowszy wyrok, zauważył Jodecki. I co z tego, żachnął się kelner. Ja odsiedziałem wszystko, a jego opuścili miesiąc po mnie na warunkowe. Utrzymywał pan później jakieś kontakty z dawnymi kolegami z Palenki? Uchowaj Boże, żarliwie zapewnił cichy. Wyjechałem z Warszawy. Znalazłem zajęcie w prywatnym interesie i, jak panowie widzicie, żyję sobie uczciwie. Nie wie pan, gdzie moglibyśmy znaleźć Lulika albo biblińskiego? Nie mam pojęcia. Kelner bezradnie rozłożył ręce. Chociaż zaraz, przypomniał sobie nagle. Jakieś półtora roku temu przypadkowo spotkałem Ryszka. Był na wczasach w ośrodku budowlanych w Ryni i przywędrował aż tutaj z kilkoma kolegami. Nie mówił, gdzie pracuje? Wspominał coś o trasie toruńskiej, ale głowy bym za to nie dał. Kapitan zamierzał już kończyć rozmowę i pożegnać cichego. Spojrzał pytająco na Zanejkę, ten jednak miał w zanadrzu jeszcze jedno pytanie. Zdaje się, że zapomnieliśmy o czwartym uczestniku procesu zauważył z naciskiem. O ile wiem, Gustaw Płuczek był szefem kuchni w Palemce. Owszem. Przyznał Kelner. On również z nami kombinował. Nawet dziwnym trafem siedział z naszej czwórki najdłużej. Widział go pan po wyjściu z więzienia? Od Ryszka Bibińskiego dowiedziałem się, że Gutek prysnął za granicę, ale dokąd, niestety, nie wiem. Rozdział 17. Budziszyński usiadł za swoim biurkiem i odruchowo dotknął zewnętrznej kieszeni marynarki. Od rana spoczywał tam znaleziony poprzedniego dnia w skrytce na dworcu centralnym aparat fotograficzny. Był on mniejszy i znacznie lżejszy od otrzymanej od Pelosiego papierośnicy. Mimo to dyrektor nie mógł się jakoś oprzeć wrażeniu, że ma w kieszeni niezabezpieczony granat albo bombę. Skrzypnęły drzwi i do gabinetu wkroczył Jonie. Tym razem nie był już taki ugrzeczniony jak poprzednio. Skłonił się sztywno i zaczął ostrym, niemal zaczepnym tonem: — Pan mnie wzywał. Panie dyrektorze? — Owszem, z pozorną swobodą odparł Budziszyński. Zanim zacznę wojować o aparaturę dla pańskiego laboratorium, muszę się czegoś dowiedzieć o prowadzonych przez pana badaniach. W końcu bez solidnej argumentacji niczego w ministerstwie nie osiągnę. Wydawało mi się, że sama tematyka prac powinna być wystarczającym argumentem. Nie dla moich przełożonych, przerwał niecierpliwie dyrektor. Oni będą żądali konkretów. Dlatego prosiłem, żeby na dzień lub dwa przyniósł mi pan całą dokumentację. Migalska nie powtórzyła panu? Powtórzyła. Więc czemu nie zastosował się pan do mojej prośby? Sekretarka nie przekazała mi pisemka z podpisem pana dyrektora. W czym problem? żachnął się Budziszyński. Skoro nie uwierzył pan Migalskiej, osobiście powiedziałem panu, w czym rzecz. Wystarczy? Mimo wszystko prosiłbym o formalne wypożyczenie dokumentacji z mojej pracowni. Co ja słyszę? Dyrektor parsknął urywanym, nerwowym śmiechem. Wszyscy narzekają na biurokrację, a tu taki kwiatek. Niech mi pan załatwi dodatkowy przydział papieru i cztery maszynistki, a polecenia służbowe, co do jednego, będę wydawał na piśmie. Moje badania są objęte tajemnicą państwową. Przecież wiem, niecierpliwie sapnął Budziszyński. Połowa trafiających do mnie papierów nosi na druk tajne. Tak czy inaczej, ja odpowiadam za zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej nowych rozwiązań aparatury radiolokacyjnej. Urzędowo wycedził ją nie. Jeśli pan dyrektor sobie życzy, mogę służyć wszelkimi materiałami, ale za pokwitowaniem albo u mnie w pracowni. Pan się chyba zapomina. Budziszyński podniósł głos. Nie pan będzie decydował, jak zabezpieczać dokumenty. Owszem, będę. Powtórzył uparcie kierowniku laboratorium. Już raz świętej pamięci dyrektor Wordu zgubił teczkę z obliczeniami, a potem chciał wszystko zwalić na mnie. Całe szczęście, że dokumenty się znalazły, bo za cudze winy trafiłbym do więzienia. Cóż za bezczelność. Dyrektor z furią uderzył pięścią w blat biurka. Długo u mnie miejsca pan nie zagrzeje. Ja się pogróżek nie boję. Żegnam pana. Jonic zmełł w ustach jakieś przekleństwo i odwróciwszy się na pięcie ruszył do wyjścia. Budziszyński chciał jeszcze coś powiedzieć, ale podwładny nie dbając już o żadne pozory trzasnął drzwiami, że o mały włos wypadłaby futryna. Dyrektor w bezsilnej złości ponownie grzmotnął pięścią w biurko. Nie załatwił sprawy, a co gorsza wiedział, że awantury wywołał sam i to bez potrzeby. Mógł przecież podpisać żądany świstek, a później i tak nikt nie zwróciłby uwagi na stereotypowe pisemko. Budziszyński rozcierał właśnie zdrętwiałą z bólu dłoń. Kiedy drzwi otworzyły się ponownie i do gabinetu zajrzała wystraszona Migalska i Lulicki. Wezwijcie kadrowca wychrypiał dyrektor. Już ja pokażę gówniarzowi, kto tu rządzi. Tak, oczywiście bąknęła sekretarka. Zaraz dzwonię po pana Pikockiego. Ośmielam się tylko przypomnieć panu dyrektorowi. Bez dyskusji. Migalska wycofała się potulnie do sekretariatu. Budziszyński usiadł głębiej w fotelu i kilka razy odetchnął całą piersią. Pomogło, jednak nie na tyle, by mógł w pełni odzyskać panowanie nad sobą. A pan tu czego? rzucił widząc, że Lulicki nadal stoi w progu gabinetu. Jutro o pół do dziesiątej jest pogrzeb dyrektora Worduła, poinformował Lulicki spłoszonym głosem. Zamówiłem specjalne wieniec od instytutu i wysłałem pracownika, który pomógł wdowie w załatwianiu formalności. Dobrze pan zrobił, przyznał Budziszyński. Musimy godnie pożegnać kolegę. Pan dyrektor weźmie udział w pogrzebie. To mój obowiązek. Uroczystości odbędą się na cmentarzu na Wawrzyszewie. Dziękuję, że Pan o wszystkim pamiętał. Ja przy tym natłoku obowiązków zupełnie o tej sprawie zapomniałem. Kierownik administracyjny, szczerze uradowany z pochwały, ukłonił się przełożonemu i zniknął za drzwiami, Budziszyński został w gabinecie sam. Po chwili wahania wstał z biurka i podszedł do ukrytego za kotarą barku. Do tej pory nie korzystał jeszcze z zapasów worduła, dziś uznał jednak, że nie warto mieć skrupułów. Chwyciwszy pierwszą z brzegu butelkę, nalał sobie pełny kieliszek i wypił jednym haustem. Jugosłowiański koniak podziałał. Nie minęły nawet dwie minuty, kiedy dyrektor był już znowu spokojny. Podszedł do drzwi i wyjrzał do sekretariatu. Dzwoniłaś po Pikockiego, zapytał Migalską. Właśnie wyszedł z gabinetu, odparła szybko, jak gdyby obawiała się, że spotka ją reprymenda za niewykonanie polecenia. Prosiłam, żeby się zgłosił natychmiast po powrocie. Odłóżmy to do jutra, zadecydował. Jonica jeszcze zdążę wywalić. Czym on tak pana zdenerwował? We Wełbiesie gówniarzowi przewróciło, zbagatelizował sprawę budziszyński. Mania wielkości, od i wszystko. Po wyjściu z gabinetu wykrzykiwał o jakiś dokumentach. Odgrażał się, że pojedzie na skargę do bezpieki. Dyrektor wordu też miał z nim podobne kłopoty. Jeszcze gorsze. Smutno pokiwała głową. Po takich awanturach często bywały kropelki w robocie. Opowiesz mi o tym? Czemu nie? Nieoczekiwanie uśmiechnęła się, mrużąc porozumiewawczo oko. Może wieczorem? Rozdział osiemnasty Dawno już nie widziałem takiej watachy. smoknął Polipiuk, patrząc z zachwytem na liczne tropy przecinające wąską leśną ścieżką. Będzie tego co najmniej z pięćdziesiąt. Nie przesadzaj. Feluś. Krębski wzruszył ramionami. Niby skąd by ich tyle przylazło na mój teren. Założę się, że nie będzie ich więcej niż trzydzieści. Tak czy inaczej, wystarczyłoby tych dzików na kilka polowań. Pojednawczo wtrącił Stampiński. Lepiej zobaczmy, dokąd one poszły. Trzeba się rozdzielić. Ty, Feluś, pójdziesz prosto do rzeczki, a potem w prawo. Zaproponował leśniczy. Ja cofnę się do przecinki i skręcę w lewo, a pan Andrzej. Jeśli można, wolałbym trasę pana polipiłka. Nieśmiało zaoponował kapitan. Pierwszy raz jestem na tym terenie i boję się, że coś pokręcę, a wzdłuż rzeczki nawet dziecko nie zabłądzi. Nibracja. Bez wahania ustąpił Krębski. Wprawdzie na lesie to się pan zna. Że nie jeden by pozazdrościł, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże. Niech Pan Andrzej otropi wzdłuż rzeczki, a ja polecę do mostku i zobaczę po drugiej stronie, zaoferował się Gajowy. Za taką watachą i tydzień warto pochodzić. Gdzie się spotkamy? Koło spalonej leśniczówki, zadecydował Krębski. Pan Andrzej strzelił tam odeńca, więc chyba trafi. Oficer zadowolony z wyniku dyskusji ruszył ostro przed siebie. Z mapy pamiętał, że niespełna kilometr stąd znaleziono zwłoki worduła, trudno więc było o lepszą okazję, by osobiście spenetrować okolice. Po kilku minutach forsownego marszu Stępiński dotarł do znanego mu z fotografii brzeźniaku. Dobrze wiedział, że po szczegółowych oględzinach kolegów nie ma tam czego szukać. Bez zastanowienia wszedł więc na niezbyt stabilny mostek i miał zamiar pójść dalej, ale po chwili wyciągnął z zapazuchy lornetkę i zaczął uważnie lustrować brzegi rzeczki. Nie spodziewał się wprawdzie żadnych rewelacji, ale nie dostrzegłszy niczego, co mogłoby przykuć jego uwagę, poczuł coś w rodzaju lekkiego zawodu. Nie pozostawało mu nic innego, jak zgodnie z umową ruszyć w dół pokrytego grubą warstwą lodu strumienia. Biegnąca wzdłuż brzegu dróżka dawno już chyba nie była przez nikogo używana, bo kapitan brnął po kolana w sypkim śniegu. Po kwadransie, kiedy zaczynał już kląć siebie w duchu za niefortunny pomysł, dotarł do kolejnego mostku, a ściślej rzecz biorąc kładki skleconej z dwóch długich sosnowych bali, do których ktoś poprzebijał nieobdarte skory paliki. Oficer wgramolił się na mostek i ponownie sięgnął po lornetkę. Jakieś pięćdziesiąt metrów dalej rzeczka rozwidlała się, by po kolejnych trzydziestu metrach wpaść do niewielkiego jeziora. Utworzoną w ten sposób wysepkę w kształcie niezbyt formnego trójkąta gęsto porastały zaśnieżone teraz krzaki. Na żadnej z odnóg rzeczki Stępiński nie zauważył nawet śladu mostku czy kładki. Mimo to coś tknęło kapitana, by dokładniej spenetrować okolice. Bez pośpiechu ruszył w kierunku jeziorka. Nad samym jego brzegiem rosły tuż obok siebie dwa wiekowe dęby, czy to pod wpływem wichury, czy też na skutek uderzenia pioruna pieni, jednego z nich pękł na dwie części. Większa tkwiła nadal korzeniami w ziemi, opierając się o sąsiednie drzewo, mniejsza, padając, utworzyła coś w rodzaju pomostu między brzegiem rzeczki a wysepką. Oficer oparł sztucero zdrowy dąb i wdrapał się na złamaną część jego sąsiada. Drzewo ledwo drgnęło pod jego ciężarem. Uspokojony tym kapitan bez obawy zaczął posuwać się w kierunku wysepki. Chwilę później był już po drugiej stronie rzeczki. Zeskakując z drzewa nie bez zdziwienia, spostrzegł biegnącą między krzakami wąziutką ścieżkę. Ruszył nią niemal odruchowo, ale już po kilku krokach musiał się pochylić. Poczuwszy śnieg za kołnierzem zmył w ustach jakieś przekleństwo. Chciał już zrezygnować z dalszego zwiedzania wysepki, ale krzaki nieoczekiwanie się przerzedziły i nagle oficer stanął przed wejściem do napoły rozwalonego, poniemieckiego bunkra. Wyciągnął z kieszeni latarkę i po krótkim wahaniu wszedł do środka. Przemierzywszy szybko wąski, niespełna czterometrowej długości korytarzek, wsunął się do obszernego, choć niskiego pomieszczenia, o spękanych, porośniętych rzadkim mchem ścianach. Przez dłuższą chwilę bacznie rozglądał się dookoła, nigdzie jednak nie dostrzegł świeżych śladów czy jej śbytności. Z pomieszczenia prowadziły dwa wyjścia. Jedno naprzeciwko tego, którym Stępiński dostał się tu z korytarza, drugie po lewej stronie, znacznie niższe i węższe. Kapitan wybrał pierwsze z nich, ale prawie natychmiast musiał się cofnąć. Sąsiednie pomieszczenie miało zarwany strop i zwały gruzu uniemożliwiały przejście. Zaraz za drugim wyjściem oficer natrafił na wąską, niespełna metrowej średnicy studzienkę. Sądząc na oko, miała przeszło pięć metrów głębokości. Sprowadzącej w głąb metalowej drabinki pozostały jedynie przerzewiałe wsporniki i fragment poręczy. Stępiński postanowił jednak zaryzykować. Szczęśliwie żelastwo wytrzymało ciężar kapitana i chwilę później pod jego nogami zachrzęścił drobny gruz pokrywający dno studzienki. Oficer oświetlił latarką ciasną, kwadratową piwniczkę, w której się znalazł. W jednej ze ścian dostrzegł ciężkie, obite zardzewiałą blachą drzwi. Bez specjalnej nadziei naparł na nie ramieniem. Ani drgnęły. Cofnął się pod przeciwległą ścianę i z rozbiegu zaatakował przeszkodę. Tym razem poskutkowało. Drzwi zazgrzytały przeraźliwie, a tuż przy zardzawiałej żelaznej futrynie powstała kilkucentymetrowa szpara. Stępiński przywarł do drzwi i patrzył uważnie, co znajduje się po ich drugiej stronie. Otóż była tam podobna do tej, w której się znajdował, piwniczka. Tyle, że na jej środku leżała cała góra wymieszanego z gruzem żelastwa. Kapitan westchnął z rezygnacją. Stary bunkier najwyraźniej nie krył żadnych tajemnic. Oficerowi nie pozostawało więc nic innego, jak ruszać w drogę powrotną. Chwytając ponownie za pozostałą podrabinę, poręcz zerknął jeszcze na piętrzącą się w jednym z kątów piwniczki sterte spruchniałych belek. Dla porządku wypadało sprawdzić, czy nie ma tam drugiego wyjścia, ale zniechęcony Stępiński darował sobie tę czynność. Wygramolił się do góry i w chwilę później mógł już odetchnąć świeżym powietrzem. Przelazłszy z powrotem po złamanym pniu dębu przez rzeczkę kapitan bez pośpiechu ruszył w dalszą drogę. Pilnie rozglądał się teraz za zwierzęcymi tropami, ale nigdzie nie dostrzegł ani jednego śladu pozostawionego przez dzika. Obszedł dookoła jeziorko, minął dwie przecinki i dotarłszy do znajomego parowu, skręcił w kierunku spalonej leśniczówki. Po kolejnych dwudziestu minutach marszu oficer znalazł się na miejscu ustalanego z Krębskim i polipiłkiem spotkania. Żadnego z myśliwych jeszcze nie było. Nie wiedząc co robić z czasem, sięgnął po papierosa. Właśnie ostro powiało, więc, żeby nie marnować zapałek. Przyklęknął za ocalałym fragmentem kamiennej podmurówki. Zapalił i zaciągając się dymem obrzucił spaloną leśniczówkę przelotnym spojrzeniem. Zauważył nie bez zadowolenia, że jeden z jej rogów jest od środka jako tako zachowany i od biedy może osłonić przed wiatrem. Stępiński przesadził podmurówkę i, uważając by nie wpaść w jakąś dziurę, ruszył do upatrzonego miejsca. Kiedyś musiało tu być wejście do piwnicy, bo ocalało jeszcze kilka kamiennych stopni. Kapitan usiadł na jednym z nich. Nieco niżej czerniała spora jama, nad której piętrzyły się zwały gruzu. Dzięki resztkom murów i stropu śnieg nie znalazł tam jakoś dostępu. Oficer przemknął wzrokiem po stosie cegieł pomieszanych z kamieniami i okruchami zaprawy. Zastanawiał się właśnie. W jaki sposób doszło niegdyś do tragedii, o której nic bliższego nie chciał powiedzieć Polipiuk, kiedy nagle przykuł jego uwagę pewien dysonans w obrazie spalonych ruin. Stępińskiego nigdy nie interesowało budownictwo, zwłaszcza to sprzed pół wieku, ale wyszczerbiony pustak wyraźnie tu nie pasował. Nie myśląc o tym, co robi, kapitan wstał ze stopnia i zszedł na dno Jamy. ruchem kopnął w pustak. Który ku jego zdziwieniu rozpadł się natychmiast. Oficer spojrzał pod nogi i nie mógł uwierzyć własnym oczom. W jednej z części pustaka tkwiło niewielkie pudełko z szarego plastyku. Stępiński wziął je do ręki i otworzył. Było puste. Rozdział dziewiętnasty. Górą nasi zagrzmiał zanejko tak gromkim głosem. Że Jodecki aż podskoczył za swoim biurkiem. Mamy Bibniskiego. Gdzie go znalazłeś? Ucieszył się kapitan. W pensjonacie z darmowym wiktem i opierunkiem. Zażartował porucznik. Jego aktualny adres to areszt śledczy Warszawa Białołęka. Dodał poważniej. Gość czeka właśnie na proces o kradzież materiałów budowlanych. Jednym słowem, ptaszek sam wpadł nam w ręce. Coś mnie wczoraj tknęło, żeby przejrzeć meldunki dotyczące ujawnionych w ostatnim półroczu nadużyć w budownictwie. Nazwisko Bibińskiego figuruje tam na poczesnym miejscu. Nie pozostaje mi nic innego, jak jechać i przesłuchać faceta. Choćby zaraz. Tylko, że o ósmej miał do mnie przyjść rydelek. Zasępił się Jodecki. Z nim też trzeba pogadać. Jest w pół do dziewiątej, zauważył Zanejko. Nie będziesz chyba czekał do południa? Zrobimy tak, zadecydował kapitan. Ja pojadę do Bibińskiego, a ty poczekasz tu jeszcze z pół godziny. Jeśli Rdelek się nie zgłosi, zostawimy go do jutra w spokoju. A jeśli jednak przyjdzie, zaniepokoił się porucznik. O w pół do dziesiątej jest pogrzeb Worduła, a nasz szef kazał mi oddać dyrektorowi ostatnią posługę. W razie czego pójdziesz na cmentarz razem z Rydelkiem? Z Miny Jodeckiego trudno było wywnioskować, czy żartuje, czy mówi serio. Oryginalny pomysł, pokręcił głową za Na mój gust chyba zbyt oryginalny. Wymyśl więc coś lepszego, uciął kapitan. A póki co, życz mi powodzenia w rozmowie z Bibińskim. Aha, byłbym zapomniał. Porucznik zatrzymał jeszcze na moment kolegę. Mam dla Ciebie trochę danych na temat pani Emilii Wordłowej. Coś ciekawego? Samoceń. Zanejko wyciągnął z kieszeni notatnik i otworzywszy na właściwej stronie podsunął go Jodeckiemu. Przed kilku laty znano ją w warszawskich knajpach jako sztywną milkę. Oficjalnie była refrenistką, ale częściej czerpała dochody z najstarszego zawodu świata. Czy poza obyczajówką ktoś się nią interesował? Kiedyś miała scysję z jakimś cudzoziemcem. Facetowi zginął zegarek czy coś w tym rodzaju. Posądzał dziewczynę o kradzież? Najprawdopodobniej, ale że nie złożył oficjalnego zawiadomienia, wszystko rozeszło się po kościach. Innymi słowy nasza wdowa ma bogatą przeszłość. Przyznam, że nigdy bym jej o to nie podejrzewał. Ciekawe, w jaki sposób trafiła do instytutu? Może ściągnął ją w ordu? Szczerze wątpię. Zamyślił się kapitan. Przecież po ślubie kazał dziewczynie rzucić pracę. Ale na mnie już czas. Skinął koledze głową na pożegnanie. Przy okazji dowiedz się jeszcze czegoś o Wordłowej, a ja tymczasem jadę do Bibińskiego. Tylko go porządnie przyciśnij, żeby ci wszystko wyśpiewał. Jodecki wyszedł, zostawiając zanejkę samego. Porucznik przez moment spacerował bez celu po pokoju. Pomyślawszy jednak, że nie warto tracić bezproduktywnie czasu, usiadł na miejscu kapitana i zaczął wertować zebrane dotychczas materiały. Opinie biegłych, relacje i protokoły stanowiły już całkiem pokaźny stosik. Niestety, nasuwające się podczas lektury wnioski były równie mgliste, jak na początku sprawy. Żmudna robota do tego stopnia pochłonęła oficera, że o pogrzebie Worduła przypomniał sobie dobrze po dziewiątej. Spiesznie schował dokumenty do szafy pancernej i nie zaprzątając sobie głowy przyczynami nieobecności rdelka wybiegł z pokoju. Kilka minut później zanejko przemierzał warszawskie ulice swą nienajnowszą i cokolwiek zdezelowaną syrenką. Jak na dość kiepski stan techniczny samochód spisywał się nadspodziewanie dobrze. Po drodze na Wawrzyszewski cmentarz porucznik ściągnął na siebie co najmniej pół tuzina przekleństw innych użytkowników ulic. Dosłownie o włos uniknął zderzenia z tramwajem na zdradliwym przejeździe, ale za to na miejsce dotarł bez większego spóźnienia. Kondukt pogrzebowy posuwał się właśnie cmentarną aleją. Zanejko ruszył za nim w pewnej odległości, obserwując uważnie przebieg ceremonii. Na pogrzebie byli obecni przedstawiciele Instytutu z Budziszyńskim i Lulickim na czele, mieszkający w Warszawie myśliwi z Worduła, oprócz Edelka, niezbyt liczni członkowie dalszej rodziny i jacyś znajomi. Bliższych krewnych najwyraźniej zmarły nie zostawił, jako że wdowa po nim postępowała za trumną, opierając się na ramieniu Bolesława Tyca. Zaczynał właśnie sypać gęsty śnieg, kiedy dotarli do świeżo wykopanego grobu. Nie czekając na niczyją zachętę Budziszyński wysunął się przed innych i przystąpił do wygłaszania patetycznego, naszpikowanego okolicznościowymi frazesami przemówienia. Obecni blisko kwadrans słuchali w milczeniu, w końcu jednak rozległy się potupywania mniej odpornych na chłód. Dyrektor nie dokończył rozpoczętej myśli, rzucił jeszcze parę krótkich, niezbyt przekonujących zdań o powszechnym żalu pracowników instytutu po tragicznie zmarłym zwierzchniku i wszyscy ruszyli do wdowy, by złożyć jej kondolencje. Uroczystość szybko zbliżała się ku końcowi. Zebrani jeden po drugim znikali sprzed grobu i nie minęło nawet dziesięć minut, gdy wordłowa została jedynie w towarzystwie tyca. Porucznik wycofał się przezornie w sąsiednią alejkę, ale tamtych dwoje zupełnie nie zwracało na niego uwagi. Odczekali, aż trójka niewykazujących skłonności do pośpiechu grabarzy zakończy swoją robotę, i nie oglądając się na świeżo usypaną mogiłę, ruszyli do wyjścia. W pierwszym momencie oficer miał zamiar zostawić wordłową i tyca własnemu losowi, ale później doszedł do wniosku, że dobrze by było zorientować się. Jakie mają zamiary? Śnieg padał coraz gęstszy i Zanejko bez obawy dekonspiracji mógł zbliżyć się nieco do obserwowanych. Ci bez pośpiechu dotarli do cmentarnej bramy, w pobliżu której stał zaparkowany kremowy polonestyca. Razem wsiedli do samochodu i chwilę później rozległ się warkot zapuszczanego silnika. Zanejko dosłownie w ostatnim momencie zdążył uruchomić syrenkę. Bał się. Że lada chwila Polones zniknie mu z pola widzenia, ale na szczęście tyc nie prowadził zbyt szybko. Minęło prawie pół godziny, nim Polones zatrzymał się przed wilą Wordułów. Porucznik zaparkował za rogiem i czekał, aż tamci wysiądą z samochodu. Przez kilkanaście sekund obserwowani dyskutowali o czymś przed furtką. Oficer myślał już, że to pożegnanie. W końcu jednak Wordłowa zdecydowała się zaprosić Tyca do wini. Urządzą sobie stypę we dwoje, z przekąsem mruknął do siebie. A swoją drogą, ciekawe, jak długo to potrwa. Przez kolejny kwadrans nic się nie działo. Porucznik z mieszanymi uczuciami spoglądał w kierunku domu, w którym zniknęli obserwowani. Dręczyły go wyrzuty sumienia, że traci niepotrzebnie czas. Podczas gdy Jodecki ma teraz z pewnością masę roboty. Oficer kończył właśnie papierosa i chciał sięgnąć po następnego, kiedy z niepozornego bliźniaka położonego naprzeciwko Willi Wordułów wyszła na ulicę jakaś starsza, skromnie ubrana kobieta. Korzystając, że śnieg przestał padać, zaczęła zamiatać chodnik wielką miotłą. Zanejko doszedł do wniosku. Że nadarzyła się nie najgorsza okazja, by zasięgnąć języka na temat Wordłowej i jej zmarłego męża. Wysiadł z syrenki i wolnym krokiem podszedł do kobiety. Może pomóc, zaproponował grzecznie. Jaki pan miły! Na moment przerwała swoje zajęcie i z nietajonym zdziwieniem odwróciła w stronę zanejki drobną, pomarszczoną twarz. W dzisiejszych czasach mało kto ma ochotę pomagać starszym. W pani wieku należy się trochę odpoczynku. Skończyłam już siedemdziesiąt cztery lata, oświadczyła dumnie, choć nie bez odrobiny melancholii. Cóż, kiedy na naszej ulicy nie ma dozorcy, a śnieg jakoś sam nie chce znikać, dodała ze smutkiem. Nikt nie mógłby pani wręczyć w tej robocie, zapytał sięgając po miotłę. Córka wyszła za mąż i wyjechała z Warszawy, syn ma taką posadę, że ledwo raz na tydzień zagląda do domu, a żaden z sąsiadów jakoś się nie kwapi pomóc starej kobiecie. Ulice powinni sprzątać ci, którzy najwięcej z niej korzystają, podchwycił porucznik. Na przykład nic by się nie stało właścicielom tamtego wozu, wskazał Polonezatyca, gdyby odśnieżyli i pani stronę. To nie jest samochód państwa Wordułów. Potrząsnęła głową. Oni mają inny. zagraniczne. Przyjechali do nich goście? Jacy tam goście? żachnęła się kobieta. Przyjaciel Wordułowej więcej tu przesiaduje niż we własnym domu. Splunęła z niekłamanym oburzeniem. Tej parze nawet to nie przeszkadza, że właśnie dzisiaj pochowano pana Worduła. Obraza boska i tyle. Coś podobnego, na wszelki wypadek oficer również udał oburzenie. Że też ludzie wstydu nie mają. Ludzkie pojęcie przechodzi, co się tam wyprawiało, ciągnęła dalej kobieta. Raz to nawet sąsiad nakrył żonę z kochasiem. Z tym samym, który jest teraz u niej? Owszem. I co? Ano nic. Z rezygnacją machnęła ręką. Wordul, panie świeć nad jego duszą, miała nielską cierpliwość. Mało co było w stanie wyprowadzić go z równowagi. Nie do wiary. Ile to razy mu radziłam, by odesłał swoją damę do wszystkich diabłów. Słuchał, głową kiwał, przyznawał rację, ale koniec końców zostawało po staremu. Czasem zdarza się, że mężczyzna straci głowę dla jakiejś spódniczki. Wiem, wiem, przytaknęła ponuro. Nawet mój syn swego czasu wodził oczami za sąsiadką. Całe szczęście, że szybko zmądrzał. Zanejko pokiwał głową z widocznym współczuciem i kilka razy energicznie machnął miotłą. Kobieta uśmiechnęła się zachęcająco, postanowił więc zaryzykować kolejne pytanie. Pan Wardu długo tutaj mieszkał? Niedługo. Sprowadził się jakieś cztery lata temu, w siedemdziesiątym piątym. Taką willa musiała sporo kosztować. Poprzedni właściciel wyjeżdżał na stałe za granicę, więc chyba zbytnio nie wyślubował ceny. Ale za to mogła go bardziej interesować twarda waluta niż złotówki. A pan co tak wypytuje? W oczach kobiety pojawił się błysk niepokoju pan z policji albo bezpieczeństwa. Ależ skąd? Porucznik uznał, że lepiej zaprzeczyć. Człowiek ciekawy, od i wszystko. Jak gdyby dla udokumentowania swoich słów z nową energią zabrał się do odmiatania śniegu. Robota szła mu raźno i kilka minut później chodnik na wysokości połowy bliźniaka był już czysty. Zwracając kobiecie miotłę miał zamiar zadać jeszcze kilka pytań, ale ta najwyraźniej nie mogła się pozbyć raz nabranych podejrzeń, bo szybko podziękowała mu za pomoc, napomknęła z niezbyt pewną miną o pozostawianej na gazie zupie i, zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, spiesznie podreptała do siebie. Rad nie rad zanejko wrócił do syrenki. Powoli zaczynało ogarniać go zniechęcenie. Wbrew oczekiwaniom nie usłyszał od sąsiadki Wordułów niczego ciekawego, a co gorsza nic nie wskazywało, by jego dzisiejsza działalność miała zostać uwieńczona jakimś powodzeniem. Z rezygnacją sięgnął po papierosa i bezmyślnie rozglądał się po ulicy. Na szczęście już teraz oczekiwanie nie trwało zbyt długo. Nagle otworzyły się drzwi od domu Wordułów i stanął w niktyc. Obserwowany zatrzymał się jeszcze. By zamienić kilka słów z gospodynią, nie minęło jednak nawet pół minuty, kiedy pocałował ją w rękę i wyszedł na ulicę. Oficer nie zwlekając zapuścił silnik syrenki. Uczynił to w samą porę, jako że moment później polonestyca ruszył z fasonem, jak gdyby znajdował się na autostradzie, a nie na wąskiej, zaśnieżonej uliczce Sadyby. Już na pierwszym zakręcie zanejko poczuł dreszczyk emocji. Mało brakowało, a przy takim pędzie nie zmieściłby się na jezdni. Nie zdążył nawet zakląć, bo prawie natychmiast obserwowany samochód skręcił ponownie. Porucznik musiał zmienić bieg i niedostatecznie rozgrzany silnik jego wozu zakrztusił się gwałtownie. Oficerowi przemknęła myśl, że lada moment zgubityca, ale tamten przejechawszy jakieś dwieście pięćdziesiąt metrów, niespodziewanie zatrzymał się przed sporą, przedwojenną winą. Zanejko uczynił to również. Przez chwilę wahał się, co dalej robić, ale znaczący gest wysiadającego spolone za mężczyznę uświadomił mu, że szaleńczy wyścig nie był dziełem przypadku. Pan do mnie, z ponurą uprzejmością, spod której aż nadto wyraźnie przebijała drawina, zagadnął tyc Zanejkę. Może wejdziemy do środka? zaproponował, wskazując wile. Zawsze przyjemniej porozmawiać w mieszkaniu niż na ulicy albo albo w pokoju kapitana Jodeckiego, uciął porucznik, czyniąc bezskuteczne wysiłki, by ukryć swe rozdrażnienie. No cóż, skoro pan zaprasza, chętnie złożę panu wizytę. Oficer wysiadł z samochodu i bez słowa ruszył za tycem. Moment później, kiedy minąwszy niewielki ogródek stanęli przed wejściem do willi, był już znowu opanowany. Tymczasem gospodarz wyciągnął z kieszeni pokaźny pęk kluczy i zabrał się do otwierania drzwi. Mieszka pan sam w takim wielkim domu, zdziwił się zanejko. Zone z dzieciakami i gosposią wysłałem do Zakopanego, skwapliwie wyjaśnił tyc. Sam też bym chętnie pojechał, ale pan rozumie, obowiązki. Chyba nie tylko obowiązki, uszczypliwie zauważył porucznik. Chociaż przyznaje, że pocieszanie wdowy ostatecznie można i tak określić. Gospodarz udał, że nie dosłyszał docinka. Weszli do środka, zdjęli płaszcze w obszernym przedpokoju i tyc wprowadził oficera do niewielkiego, choć dostatnio i ze smakiem urządzonego saloniku. Pan w związku z wypadkiem dyrektora Worduła upewnił się, Wskazując zanejce stylowy, obity skórą foteli siadając naprzeciwko na drugim, identycznym. Wydawało mi się, że powiedziałem już wszystko pańskiemu koledze, ale pana wizyta świadczy, że o czymś musiałem zapomnieć. Tym razem pragnąłbym porozmawiać z panem na temat pani Emilii. A cóż ona może mieć wspólnego z tą sprawą? Pozwoli pan, że to ja będę zadawał pytania Urzędowo zaznaczył porucznik, dając gospodarzowi do zrozumienia, że nie zamierza z nim dyskutować. Kiedy poznał pan Wordłową, dość obcesowo przystąpił do rzeczy. Trzy lata temu, na weselu, pan młody zaprosił prawie całe nasze koło myśliwskie. Prawie? pominął jednego z kolegów Rydelka ależ nie. Tyc energicznie zaprzeczył. Oni się wtedy jeszcze nie znali, bo Wiktor polował w innym kole. Widzi pan, Milka zażądała kategorycznie, żeby nie zapraszać Lulickiego. A to dlaczego? Przecież był jej bezpośrednim przełożonym, a w dodatku współpracownikiem Worduła. Nie tylko, sprostował gospodarz. Właśnie Zenon wynalazł Milkę w jakiejś knajpie, ściągnął ją do instytutu, namówił, żeby zerwała z dawnym życiem. Chłopak stracił głowę i zaczął nawet coś przebąkiwać o ślubie, kiedy w konkury ruszył Lucian. Dziewczyna szybko zorientowała się, w czym rzecz i lulicki koniec końców został na lodzie. Nie chciała dopuścić, by porzucony przyjaciel zepsuł jej wesele. Najprawdopodobniej Obawy wordłowej były uzasadnione? Czy ja wiem? Tyc niezdecydowanie pokręcił głową. Zenek skarżył się wszystkim na swój los, ale z własnym szefem chyba by przecież nie zadarł. Tak czy inaczej los pokarał pana znajomą, bo jej małżeństwo nie należało do udanych. Po kilku miesiącach idyli Lucjan zaczął milkę zaniedbywać, na każdym kroku wypominał jej przeszłość. A pan postanowił pokrzepić ją nieco na duchu i ciele, wtrącił ironicznie oficer. Co pan ma na myśli? Gospodarz nerwowo wyłamywał sobie palce. Pan chyba nie przypuszcza. Zostawmy moje przypuszczenia, przerwał tycowi Zanejko. Faktem jest, że sąsiedzi dość często widywali pana u Wordłowej, a i dzisiaj złożył jej pan wizytę. Nie przeczę, zaczerwienił się gospodarz. Ale pomijając wszystko inne, ona naprawdę potrzebuje teraz pomocy. Wbrew pozorom jest tak roztrzęsiona, że miewa nawet przywidzenia. Przywidzenia? Całkiem zdrowy psychicznie człowiek nie będzie chyba twierdził, że dokonano do niego włamania, a złodzieje pogardziwszy całą kupą leżących na wierzchu cennych przedmiotów poszperali tylko trochę po różnych zakamarkach i odeszli nie zabierając niczego. Kiedy miało miejsce to włamanie. Porucznik poczuł nagle, że robi mu się gorąco. Milka mówiła, że w nocy z niedzieli na poniedziałek odparł gospodarz, ale jego mina świadczyła wymownie o sceptycznym stosunku do powtarzanej informacji. Ponoć zbudziły ją jakieś podejrzane stuki, a potem widziała cień mężczyzny wyskakującego przez okno. Podniosła alarm. Z początku była zbyt przerażona, a następnego dnia rano uznała, że był to koszmarny sen i nikomu o nim nie wspomniała. Szkoda, że nie zawiadomiła milicji, westchnął oficer. Może udałoby się zabezpieczyć jakieś ślady. Pan tę historyjkę traktuje poważnie. Tyc z powątpiewaniem potrząsnął głową. Moim zdaniem dziewczyna ma bujną wyobraźnię jest znerwicowana od i wszystko Nigdy nic nie wiadomo